witam w kolejnym odcinku. Tym razem gość Sportoklinik, pan lekarz. Witam serdecznie, Łukasz Dudka. Poruszymy temat tym razem bólu piszczeli. Panie doktorze, co to oznacza w uprawianiu sportu ból piszczeli? Jeżeli chodzi o ból piszczeli, możemy go mieć z wielu przyczyn. Tak? Pierwszą przyczyną, która jest najczęstsza u biegaczy, u sportowców, zwłaszcza u tych takich amatorsko uprawiających, to są bóle mięśniowe, bóle powięziowe, a u osób, które wróciły nagle do sportu, nagle zaczęły aktywnie uprawiać sport, mogą być to także bóle spowodowane poprzez złamania zmęczeniowe. Złamania zmęczeniowe to nie są takie zwykłe złamania, gdzie dochodzi do pęknięcia, przerwania ciągłości kości i wymagają one leczenia operacyjnego, nie. Najczęściej to są złamania, gdzie dochodzi do powolnej przebudowy tej kości, załamują się jedne beleczki, na ich miejsce wytwarzają się nowe. Jak chodzi o złamania zmęczeniowe, to leczenie go jest proste poprzez odciążanie. Natomiast jak chodzi o bóle mięśniowe, to jest to sygnał, że te mięśnie bardzo szybko rosną, natomiast nie są puszczane na ich wzrost poprzez powięzie, które otaczają te mięśnie. Te powięzie są stworzone do tego, żeby zwiększyć siłę mięśnia. Jeżeli byśmy usunęli powięzie czy to z uda, czy z pyszczeli, czy też z innych lokalizacji, te mięśnie by miały bardzo, bardzo duży obwód. Natomiast poprzez to, że są mięśnie zamknięte w powięziach, wzrasta ich siła. Także ból piszczeli wymaga na pewno diagnostyki. Może być czasami spowodowany u osób starszych, które rozpoczynają biegi, z niedokrwieniem w zakresie kończyn dolnych, ale także mogą być spowodowane bóle, zwłaszcza łydki, poprzez zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie i ograniczenie miejsca w kanale kręgowym. Także polecam diagnostykę lekarską w przypadku dłużej trwającego bólu piszczeli. Jeżeli to jest pierwszorazowy albo taki okresowy ból piszczeli, myślę, że najlepiej robi regeneracja, czyli tak odpoczynek, masaż plus... Tak, tak, to jest bardzo ważne. Przy treningu, bardzo mocnym treningu prowadzonym regularnie, odpoczynek, regeneracja jest bardzo ważna. Tak. My w Polsce przez wiele lat mieliśmy zaniedbaną tą całą otoczkę, która jest wokół sportowców, zwłaszcza masażystów brakowało profesjonalnej fizjoterapii, profesjonalnego dietetyka i trenera. A to wszystko powinno być scalone wokół osoby, czy to rehabilitanta, czy też lekarza koordynującego, który mówi tak, ten zawodnik może dalej iść, a ten wymaga odpoczynku. Gdyż mogą pojawić się bóle przetrwałe, a to już niestety powoduje tym, że ten człowiek nie może wrócić do prawidłowej aktywności sportowej. Generalnie ciężki trening jest równoznaczny i musi być tak samo powiązany z regeneracją, odpoczynkiem, więc te dwa aspekty muszą dobrze ze sobą współdziałać. Tak, no każda konstrukcja, tak? Tutaj mówimy o konstrukcji niezmiernie skomplikowanej, jakim jest człowiek, bo to jest połączenie biologii, fizyki, chemii, biochemii, immunologii, jeszcze nieznanych nam do końca czynników i każdy organizm potrzebuje czasu na regenerację. Wymyślony został odpoczynek nocny po to, żeby organizm mógł się zregenerować. Ale tu w przypadku osób, które aktywnie uprawiają sport lub zawodowców, ten wysiłek codzienny jest tak wzmożony, że potrzebuje szybkiej regeneracji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy odcinek i zapraszamy do następnego odcinka. Do widzenia. Do widzenia.